Także, hej, cześć i siemaneczko, z tej strony Witrox i witam was w kolejnym odcinku z naszego survivala. No i dzisiaj stoję, za mną jest nasza cudowna farma Guardianów, tak? I wygląda to przecudownie. Tak, zaraz podlecimy tam zobaczyć jeszcze jedno miejsce, które zrobiłem, bo mieliśmy w sumie robić w dzisiejszym odcinku. Ale po skończeniu ostatniego odcinka miałem taki mega zapał, chciałem mieć już skończoną tą farmę i w ogóle i trochę zrobiłem to jakby na własną rękę, ale spokojnie pokażę wam wszystko, jak to tam wygląda i pokażę też wam, jak wygląda sam mechanizm, który działa tam w środku na dole. No i zanim się tu przejdziemy, chciałem wam jeszcze to pokazać. Bo ostatnio zrobiłem takowy łańcuch wychodzący właśnie z tej skały, który przytwierdza jakoś tą latającą wyspę do ziemi. Będzie jeszcze kolejny łańcuch, myślę, który będzie szedł tak trochę bardziej na ukos jakoś do tej góry. Coś w tym stylu, mam nadzieję. No i będzie jeszcze jeden łańcuch wychodzący właśnie na ukos, trochę bardziej jeszcze w tamtą górę. No i może też na ukos w tamtą górę, albo tutaj nie będzie tego łańcucha, będą trzy łańcuchy wychodzące jeszcze tam i tam. Także w tą część góry i w tą część góry, tu będą jeszcze właśnie takie góry, więc to też będzie kiedyś zrobione, terraforming. A teraz chciałem wam jeszcze pokazać to, co ostatnio zrobiłem, terraforming, czyli tą część. Tak, mamy tu już wodę, mamy wodospady. Mamy tutaj fajnie wyrzeźbione wszystko, więc ta wyspa jest od tej oddzielona. Na mapie teraz wygląda to następująco. Mamy tą wyspę, gdzie tu będą właśnie jeszcze te góry. Tu mamy ten przesmyk, będą szły góry. Tutaj będzie już bardziej płasko, tu będzie właśnie taka jakaś plaża. Tu będzie kolejna latająca wyspa. Tu mamy tą farmę. Tu będzie jeszcze gdzieś latająca wyspa jakoś, tak bardziej wysunięta na morze. I tutaj też będzie latająca wyspa, bardziej wysunięta na morze. Tutaj właśnie dzisiaj będziemy zajmować się tym okręgiem. Mam nadzieję, że trochę nam się uda zrobić. No i to będzie główna wyspa właśnie, gdzie będę mieszkać. Tutaj widać ten kawałek fajny, taki zrobiony już. Będziemy jeszcze musieli zrobić ten cały kawałek jakoś fajnie. No i ten cały kawałek też. Generalnie dużo pracy, a jeśli chodzi o te latające wyspy, na każdej z nich będzie umieszczone coś. Albo jakaś, nie wiem, farma czy coś, albo coś innego. Generalnie będzie coś. I zastanawiam się, czemu to jest takie dziwne, nieregularne. Będę musiał to zmienić kiedyś tam. No. Ale jak zwykle Facebook. No, także już go nie ma. I jak zwykle pokażę wam jeszcze, jak to wygląda mniej więcej. Więc tak to właśnie się prezentuje. Tutaj mamy te górki. Jeśli się poleci, o, to widać właśnie, że tak to wygląda. One tu zakręcają, jeszcze to będziemy terraformingować. Tu zakręcają do tego. I tak jak mówiłem, będą wychodzić tutaj przez ten przesmyk, będzie szła sobie rzeczka. Będzie szła rzeczka przez ten przesmyk, tu będzie podniesiony poziom tych gór. Do tego mniej więcej tutaj i właśnie będzie sobie tu spadać jakimiś wodospadami do tego bajorka tu. No i je też jakoś fajnie tu zagospodarujemy, czy coś, jakaś oaza tu będzie mała, czy coś w tym stylu, nie wiem. No i generalnie też tutaj będzie zejście właśnie z tego lądu do tej mojej dziury, w której będzie generalnie mój cały sorting system zrobiony, także tak to wygląda. No i dzisiaj się zajmiemy tą dziurą i na tą dziurę właśnie potrzebujemy bardzo, ale to bardzo dużo piasku. Bo jak widzicie, trzeba będzie trochę tych ścian piachu tutaj dać dookoła, jak i dać ściany piasku w ten sposób, żeby potem gąbkami móc to jakoś wysuszyć, więc tak, zabierzmy się może do kopania. Byłbym zapomniał, jeszcze muszę podlecieć tutaj do naszej farmy. O,
Guardiany pięknie tutaj spadają. I tak to wygląda. Mamy tutaj cały czas spadające Guardiany. Jak postoimy tutaj chwilę, się zbierze ich większa ilość. Uderzając musimy ściągnąć jeszcze armor. Uderzając możemy sobie właśnie naprawiać itemy, jak widzicie, poprzez efekt Sweeping Edge możemy właśnie zbierać cały exp. Mamy naprawione wszystko bardzo fajnie, bardzo pięknie. 64 level, możemy też tu od razu enchantować nasze rzeczy. I tak to wygląda. Także weźmy nasze łopaty i schodzimy na dół. I wam pokażę już, jak to wygląda. Tego się nie spodziewałem. No, ale generalnie samo miejsce właśnie wygląda następująco. Tak to tu idzie. I tara, tak to właśnie wygląda tutaj na dole. Myślę, że wyszło naprawdę super i bardzo ładnie w ogóle. Jestem mega podjarany tym, jak wyszło to miejsce, bo mega mi się podoba. Naprawdę, jak to wyszło. I już mamy tutaj, jak widzicie, powoli zbierają się itemy. No i na czym to polega? Generalnie są to storage silosy. I polega to na tym, że itemy, jak słyszycie, są wystrzeliwywane tam u góry, płyną potem water streamem tam u góry dookoła, robiąc cały czas taki loop, aż nie natrafią na hopper, który jest podłączony do systemu sortującego i dany item wtedy, który jest tam włożony do środka, wpada do danego silosa i jest tutaj sortowany. Jak widzicie, trochę się tego już uzbierało. I następnie dany item potem jest wypełniany coraz bardziej silosami do góry. No i też pokazane od razu jest wszystko, jak bardzo zapełniony jest nasz cały storage. Jak na razie mamy tutaj zapełnioną całą skrzynkę i tam zaczyna się zapełniać hopper, dlatego światło się zaświeciło. No i tutaj mamy zapełnioną skrzynkę oraz hopper oraz pewnie druga skrzynka nam się zaczyna zapełniać, dlatego też mamy to światło cały czas włączone. Jeśli ta skrzynka się zapełni oraz hopper kolejny, no widzicie, teraz już item przestały lecieć, teraz znowu lecą, więc się świeci, tak to działa. Więc jak itemy wpadają, to właśnie działa to w ten sposób. I tak, myślę, że przeniesiemy się teraz na Survivala, na Creative'a, żebym wam pokazał, jak to wszystko wygląda, jak to wszystko działa. Także wracamy za chwilę. I jestem teraz, jak widzicie, na testowym świecie, mocno testowym świecie z redstone. No i tak to wygląda, cała ta kombinacja. Mamy tutaj półpłytki, mamy pierwszą skrzynkę, do której wpadają wszystkie itemy i mamy taki cały zestaw skrzynek tak naprawdę, więc kiedy do tej skrzynki, tutaj u góry, a mamy hopper, okej. Więc jeśli do tej skrzynki, tutaj załóżmy wpadnie jakiś item, wrzucimy go, to on sobie spada tu i trafia do tej skrzynki. Także tak to wygląda. Redstone jest ogólnie tutaj dosyć prosty w tym miejscu, chociaż użyłem akurat tego designa, który jest tutaj, aniżeli tego, który jest tu, ale widzę, że jest to praktycznie to samo. I tak to wygląda. Mamy tutaj właśnie komparatory, które potem mówią, jak bardzo zapełniony jest system, czyli jeśli ta cała skrzynka oraz ta cała skrzynka jest zapełniona, wtedy te dwa światła się świecą, ponieważ kiedy ten hopper się zapełni albo jest jakkolwiek tutaj już zapełniony, on oddaje sygnał do komparatora, który potem przez blok oddaje sygnał do redstone'a, następnie on oddaje przez blok tutaj sygnał do
repeatera, on przez blok oddaje sygnał do redstone'a, który zasila przez blok tę oto lampę. Następnie, jeśli ta skrzynka jest wypełniona, zacznie się wypełniać ten hopper. Jeśli ten hopper zacznie się wypełniać, tak samo aktywuje komparator, który przez blok aktywuje tą lampę. I tak potem to idzie coraz wyżej i dzięki temu wiemy, jak bardzo zapełniony jest nasz cały storage system. Więc tak to wygląda, jeśli chodzi o skrzynki. I teraz tak, jeśli chodzi o samo zrzucanie itemów. Jeśli zauważyliście, jeśli zrzuciłbym, dajmy na to, wrzucę te wszystkie skrzynki. Wszystko się świeci i tak naprawdę jak mam tam system, który tak naprawdę cały czas wrzuca te itemy, to miałem najpierw taki problem, że cały czas te wszystkie światła były właśnie zaświecone. No i to był problem. Następnie wpadłem na taki pomysł, że podłączyłem hopery, które szły następująco. Odtąd tutaj, potem odtąd tu, następnie do tego i zrobiłem generalnie właśnie taką całą linię hopperów. Tak, i tutaj był hopper jeszcze. Więc ostatecznie tak to wygląda, że właśnie itemy wpadając do tego hoppera w całym tym water streamie, który tam był, idą sobie właśnie tutaj na sam dół do tej najniższej skrzynki i dzięki temu wypełniają ten cały system właśnie od dołu, a nie od góry. Oczywiście musiało na to pójść o wiele więcej hopperów przez to, ale myślę, że efekt jest o wiele lepszy, bo wtedy tylko ewentualnie miga ta kolejna sekwencja, która będzie wypełniana, a tak to reszta nie świeci, więc system bardzo fajnie dzięki temu działa. A jeśli chodzi o sam water stream i nasz system sortujący, to weźmy sobie ice. Użyłem właśnie tutaj lodu, który wcześniej kopaliśmy i zrobiłem taki zwykły water stream właśnie z płynącą wodą. Dałem jakieś szkło sajanowe dookoła, żeby pasowało kolorystycznie, bo w sumie miałem i tak bardzo dużo, więc tak to wygląda. Mamy takowy tutaj water stream u góry. I dajmy jeszcze sign oraz weźmy sobie jeszcze wodę. I tak, mamy tutaj oczywiście jakiś znak. Tutaj załóżmy, że tutaj też będzie znak i tutaj też będzie znak. No i tak, mamy oczywiście wodę, która sobie płynie tutaj. I przez to, że jest lód, itemy oczywiście się poruszają bardzo szybko. No i taki item płynie cały czas takim water streamem. Jeśli były jakieś zakręty na przykład, dajmy na to, że tu jest zakręt, to żeby itemy były w stanie właśnie zakręcić w ten sposób, to musiałem zrobić coś takiego, że tutaj przed zakrętem dawałem znak i wtedy po zakręcie od razu wodę. I tak to właśnie wygląda. Dawałem tutaj wodę, więc jak itemy po prostu tutaj leciały, to odbijały się dalej i jak widzicie leciały dalej. Oczywiście mogłem tutaj dać jeszcze pikle, żeby też itemy były od razu przesuwane do tego miejsca, jakby pod tą ścianę, ale nie było mi to potrzebne, bo nie robiłem takiego systemu, gdzie itemy spadają jakby w bok do hopperów. Tylko hopery są tutaj. I wiem, że ten system jest trochę gorszy, bo teoretycznie itemy mogą wpaść do hopera w ten sposób, jak widzicie. Ale ten water stream jest na tyle szybki, że one po prostu przelatują i podnoszone są tylko te, które powinny być podnoszone. Więc, jak teraz działa cały ten system podnoszenia itemów? Więc cały ten water stream zrobiłem trochę za nisko, więc pokażę wam na przykładzie obok. Na przykładzie obok, czyli tutaj. Tak, weźmy sobie właśnie takowy hopper i załóżmy, że tutaj mamy to, do tej skrzynki będzie to wchodzić, nie? Więc mamy tutaj to zrobione w ten sposób. I teraz tak, dajmy tutaj dwa hoppery. Zrobimy to tak. Nie, inaczej. Tutaj
i tutaj, w ten sposób. Tak, w ten sposób to zrobiłem. I następnie, no oczywiście tutaj był puszczony water stream, bo to był ten hopper, który przyjmował. I następnie od tego miejsca był puszczony blok. Weźmy sobie jakiś blok taki na przykład jak tam użyłem, czyli ten. Cyk. Robimy po prostu taki dosyć prosty system, gdzie dajemy tutaj komparator, do tego dajemy komparator tak obrócony, do tego dajemy dwa bloki redstone'a, następnie jeden blok redstone'a niżej, następnie tutaj dajemy repeater, tak, cyk, i tutaj dajemy pochodnie. Więc ogólnie tak wygląda cały ten system startujący, więc co to sprawia, że ten hopper jest tak naprawdę podłączony, przez co itemy nie spadają od razu przez niego, jak się tylko tam włoży. Więc jest to o tyle wygodne, że że właśnie itemy nie spadają na dół i teraz możemy włożyć tutaj itemy i one nie będą przepuszczane, dopóki nie będzie ich za dużo, bo jeśli będzie ich za dużo, sygnał tutaj wydawany od komparatora będzie na tyle silny, że pójdzie właśnie tak daleko, żeby aktywować tutaj tego repeatera, który aktywuje pochodnię, która wtedy się wyłączy i przez to odblokuje ten hopper, żeby działał i przesyłał itemy dalej. Więc jak to wygląda? Wsadzam bloki, które tak naprawdę nie są w systemie, czyli weźmy sobie taki oto granit i weźmy na przykład item, który chcemy, żeby był sortowany, na przykład ten. Takowy granit ustawiamy po jednym bloku tutaj właśnie. To jest item, którego nie wrzucamy właśnie do systemu sortującego, a następnie wrzucamy 64 whatever, wystarczy. Znaczy to będzie ok ilość i tak po prostu wpadnie wam część do systemu, więc zawsze wrzucałem po stacku. I wrzucamy na pierwszy slot item, który właśnie chcemy, żeby był sortowany. I tak to wygląda. Itemy potem, właśnie jak widzicie, sygnał jest tutaj wysyłany do tego repeatera, przez co jest włączona pochodnia, przez to przesyła dalej i jak jest odpowiednia ilość, 41, to wtedy już to nie jest wysyłane. I wtedy wszystkie itemy trafiają tutaj. Jak widzicie, i są bardzo fajnie sortowane. Jedynie co, to teraz puścić właśnie tutaj sobie szkłem cały ten system, ten loop wodny i tak dalej, i można zrobić sobie bardzo łatwo taką rzecz, jak tam zrobiłem. Także tak to wygląda, na tym właśnie polega system, a generalnie cały system, który wyrzuca te itemy, wygląda też następująco. Mamy tutaj, Ja mam tam generalnie takie pomieszczenie, które jest po prostu zamknięte w ten sposób, że jest to w skale, jest tam stone. I mamy tutaj dispenser. Mamy redstone, komparator i dźwignię. Tak, to jest wszystko, co jest potrzebne do systemu wyrzucającego. Akurat zostawiłem to nad hopperem, ale to nie jest ważne. Generalnie ustawiałem to tam w miejscu, gdzie nie ma żadnego hopera, więc jest to wystrzeliwywane do środka strumienia wody, od razu sprzątane gdzieś tam do tego strumienia. Tutaj akurat to jest kiepski przykład, bo to wpadnie do hopera, więc może to po prostu trochę przesunę. Więc tak to wygląda. Tutaj mamy takowy hoper, mamy też tą ścianę, która tutaj jest, tak, bo jest to gdzieś pod ziemią. I tak to wygląda. Od tego hopera odchodzi tam jakiś sygnał. I mamy tutaj komparator ustawiony na tryb ten subtract mode. I mamy tutaj jeszcze dźwignię, przez co mamy taki bardzo prosty, redstone'owy, bardzo szybki zegar, który właśnie wyrzuca wszelakie itemy, jakie się tutaj do środka wrzuci. Załóżmy, cyk. I jest to wysyłane. Może to był akurat głupi pomysł, bo to wszystko wysadzi tutaj. Ale... ale rozumiecie, o co chodzi, nie? Nie wiedziałem, nie, zapomniałem, że to tak działa.
Tak, ale rozumiecie, o co chodzi generalnie, tak. No, więc wracamy do naszego świata. Okej, okay, cyk. W dół. Już wam pokażę, jak to wszystko tu jest spakowane, więc zniszczmy sobie tego Enderoda. I zniszczymy sobie też tutaj te bloki. I tak to wygląda generalnie. Mamy tutaj dosyć kompaktowo zrobiony ten cały system. Tam jak widzicie jest to poustawiane wszystko obok siebie w rzędach. I spakowane wszystko właśnie w tak dosyć ciasną przestrzeń. Nie jestem w stanie tak wam aż tego pokazać. Musiałbym gdzieś tam na górę iść, się podsadzać, żeby wam to wszystko pokazać. A więc tak to wygląda. Jak widzicie, itemy tam są cały czas drobione. A nasz redstone clock właśnie tutaj działa, tu idą właśnie hopery tam od góry, od miejsca, gdzie nasze guardiany giną i jest tutaj dosyć głośno. Nie jestem w stanie się tam przejść, bo tutaj dosłownie nad nami jest już lawa i bym to wszystko zalał lawą, ale tak to generalnie tutaj wygląda. Bardzo mi się podoba to miejsce, jak wyszło, naprawdę. Mega, mega fajnie to tutaj wszystko wyszło i jestem mega zadowolony też z tego miejsca. Także no, możecie się wypowiedzieć, co o tym sądzicie. A teraz zabieramy się wreszcie do budowy naszego okręgu, naszego akwarium. A więc mały disclaimer, zanim zobaczycie to, co zaraz zobaczycie w sumie. Nie nagrało mi się nic, w sensie nie nagrało mi się nic z timelapsów, które miały być nagrane. Super szybkich timelapsów, ani wydobywanie piasku mi się nie nagrało, ani osuszanie tego mi się, znaczy nagrało mi się, ale pliki jakoś są skoruptowane i po prostu nie jestem w stanie ich przenieść do Vegasa, nie wiem czemu, jak to teraz edytuję. Wszystkie pliki są pliki nagranymi właśnie jakby filmami z Minecrafta, z Java i tak dalej, ale są bez miniaturek, nie da się ich odtworzyć, nie mam pojęcia dlaczego. Po prostu nie wiem, miałem już tak kiedyś, nie rozumiem dlaczego tak się stało, ale wszystkie te pliki są, ale nie da się ich odtworzyć w żaden sposób i są zepsute. Więc po prostu wam pokażę krótkie klipy, jak już wszystko zebrałem, albo też wszystko właśnie tam osuszyłem. Znaczy nie wszystko, mniej więcej część, bo nie wszystko zdążyłem, bo tego jest masa, więc widzimy się. No i tym oto sposobem uzbieraliśmy 14 pełnych shulker boxów, nie, 13 pełnych shulker boxów piasku, tak? Dobrze? Nie, 12, przepraszam. Tak, 12. 12 pełnych shulker boxów piasku, jakieś tam ekstra rzeczy, które zebrałem podczas rajdów potworów, które były podczas nocy, no i to, co miałem też wcześniej z naszej farmy. Plus ekstra jakieś tam bloki w ekwipunku, więc mamy tego dużo i myślę, że można teraz się zabrać za budowę naszego okręgu, naszego akwarium tak naprawdę. No i ekstra zrobiłem jeszcze tutaj z tego, co mi zostało, schodki, tak, żeby można było się tam dostać tutaj. No, także teraz już wracamy i będziemy robić akwarium. Oh my god. Miałem teraz takie olśnienie. Co jeśli... Słuchajcie, słuchajcie. Co jeśli... zrobić by to całe... puste. W sensie... Bo początkowo chciałem zrobić tylko taki kawałek i tak dalej, żeby dojść do poziomu morza i tak dalej, i żeby było to, był to poziom morza. Ale tak się zastanawiam, co jeśli... Słuchajcie, zrobilibyśmy ten cały okrąg, pociągnęlibyśmy go pod tą wyspą i tak jak tam widzicie, zrobilibyśmy właśnie taki dach tam, gdzie jest wyspa i tak dalej, a tutaj to wszystko, co znajduje się w środku, byśmy osuszyli i ekstra jeszcze wykopali i zrobili ze szkła taką faktycznie półkulę, taką dupną półkulę. Mogę, i teraz wam się pokazuje na ekranie screen, jak to wygląda, taka półkula z jakiegoś dziwnego bloku, który po prostu widać, że jest pojedynczy. Na conquestie, którą zrobiłem za pomocą comment,
I wyobraźcie sobie takie coś tutaj, nie? Ze szkła. I po prostu to by było, to by była tak gigantyczna przestrzeń. Moglibyśmy walnąć tak dowalony po prostu system tutaj w środku. Sortingu i wszystkiego. I w ogóle to byłoby takie centrum bazy. To będzie super. No. To jest pomysł. Oh my god. Już się nie mogę doczekać, nie? Aż to będzie zrobione. Wielkie plany, ewidentnie. Dobra, ale zabieramy się dalej do tworzenia, bo tutaj zacząłem już trochę... tutaj zacząłem już trochę, jak widzicie, no... robić. Więc zlecimy sobie... no niestety. I będziemy lecieć, stawiać dalej. Jak widzicie, już zaczyna się to pokula robić. Robię to właśnie według tej pokuli, która tam była na focie. I myślę, że jak to zrobimy w ten sposób, będzie to przecudownie wyglądać. Więc zrobimy tak. Zbuduję to, co jest możliwe do zbudowania do poziomu morza. Wysuszymy to i potem zaczniemy kopać. Trochę mi jeszcze zostało, jest już późna godzina i chyba pójdę już spać. Tak, to chyba na dzisiaj tyle wystarczy. Tak, jest, trochę jeszcze tego jest i jest już późna godzina i chyba myślę, że pójdę spać. Tak. No, to wrócimy do czyszczenia tego następnego dnia. Także trochę się projekt rozkłada. No niestety. Ale tak to wygląda. Okej. Czyli wracamy następnego dnia. Kończymy i zaczniemy czyścić piach i gravel i w ogóle. Przynajmniej będzie na jakiś konkret czy coś. Nice, nice, dobra. No, także widzimy się jutro.